Minuta ciszy poświęcona pamięci Diego Armando Maradona, ale także Adama Musiała, którzy odeszli od nas w ostatnich dniach. Pan Marek Szczerbowski przyszedł jako prezes klubu, bo jest to też człowiek bardzo doświadczony w sporcie. A teraz Kiebzak wpada pole karne. Kiebzak wyłożył piłkę Kozłowskiemu. Kozłowski jeszcze położył rywala na trawie. Nie ma gola. Ratuje się Motor Lublin w tej sytuacji, ale było bardzo groźnie. Pierwszy atak GKS-u Katowice i właściwie przed pustą bramką stanął Filip Kozłowski. Jeszcze ponawiają te akcje gospodarze. Lewą stroną Rogala. Ostre dośrodkowanie. Piąskuje Madejski. Piłka poza linią końcową. Będzie rzut rożny dla katowiczan. Szczęśliwie to się wszystko kończy dla gości. Pogubiła się defensywa Motoru Lublin. Rzeczywiście bardzo szczęśliwie się im to ułożyło, że nie stracili bramki. Ponieważ tutaj na początku Filip Kozłowski nie wykorzystał sytuacji. Słyszymy podpowiedzi od bramkarza dla obrońców Motoru. Kiebzak, dośrodkowanie, strzał głową, łapie piłkę Sebastian Madejski. Sebastian Madejski, czyli czołowy bramkarz poprzedniego sezonu drugiej ligi, sprowadzony z Olimpii Elbląg. Jak sam twierdzi, bardzo dobrze czuł się w Elblągu i gdyby nie odejście trenera Adama Noconia, to pewnie tam by został. Wciąż na połowie Motoru toczy się gra. Kościelniak do Rogali. Rogala, kolejne ofensywne wejście. Rogala, Kozłowski, Madejski ma piłkę w rękach. Ale te akcje właśnie w wykonaniu tutaj Rogali są bardzo groźne, oszkodzenia. Bardzo dobrze dograł do Filipa, tylko tutaj bramkarz rzeczywiście będąc blisko zabezpieczył to, żeby nie oddał strzału celnie. Michał Król, gdzie w sezonie 2016-17 wywalczył Mistrzostwo Polski do lat 19. Strzał teraz za pola karnego, czyli to, czego domagaliśmy się w pierwszej połowie. Tomasz Swędrowski otrzepał piłkę spadającego śniegu i teraz jest już gotów do kopnięcia jej w pole karne. 65. minuta meczu. Swędrowski na dalszy słupek. Jest tam Świderski. Zakotłowało się przed bramką Mrozka. Jeszcze nie koniec. Jeszcze ekwilibrystycznie próbował Paweł Moskwik. Łapie piłkę młody bramkarz GKS-u i od razu wznawia grę. Podanie do Kozłowskiego. Ależ to mogła być asysta. Kozłowski 1-0 dla GKS-u Katowice. Gol dla GKS-u. A to jest Krystian Sanocki. Ten, który wykorzystał kapitalne wznowienie gry przez Bartosza Mrozka. Niecodzienna sytuacja, bramkarz ma asystę, a Krystian Sanocki trafia do bramki. Jakaż teraz radość zawodników z Katowic. Nieprawdopodobna akcja, naprawdę rzadko się takie akcje widuje, żeby tak dokładnie bramkarz rzucił piłkę, ale żeby się tak obrońcy dali zaskoczyć, że ta piłka właściwie na czysto przeszła obrońców. No. Michał Król tutaj się przeliczył, źle obliczył tor lotu piłki, a Krystian Sanocki z zimną krwią wykorzystuje tę sytuację. Wydawało mi się w pierwszej chwili, że to Filip Kozłowski, no bo on jest tym najbardziej wysuniętym zawodnikiem GKS-u Katowice, ale jednak w jego miejsce wbiegł Sanocki. Ale tu cios za cios, tu cały czas akcja za akcję, tutaj Motor cały czas dąży do strzelenia bramki i chwała im za to, bo widzimy niezłe spotkania w sumie dzisiaj na stadionie GKS. I to mimo tego, że tylko jeden gol jak na razie padł, to kilka naprawdę ciekawych akcji po jednej, jak i drugiej stronie. Michał Król nie sprawia mu różnicy, czy lewą, czy prawą nogą dośrodkowuje. Kapitalne zagranie i gol na 1-1. Miał nosa trener Mirosław Hajdo, bo Szymon Rak, wpuszczony na boisko kilka minut wcześniej, trafia do bramki. No i to, co mówiliśmy, Motor Lublin cały czas, o teraz piękna akcja z boku. Świetne dośrodkowanie Michała Króla. Tylko trącił piłkę głową Szymon Rak, ale to trącenie było kluczowe, bo nie był w stanie zareagować skutecznie Bartosz Mrozek, mimo że wyciągnął się jak tylko mógł w bramce. 1-1, pierwszy gol w drugiej lidze 20-letniego Szymona Raka. Wojciechowski zobaczył tam Rogale, do niego podanie. Rogala słabszą prawą nogą skozłowała piłka przed Madejskim, ale nie było żadnego z piłkarzy GKS-u, który ruszyłby, by wbić ją do bramki. Tutaj sędzia troszkę przeszkodził. Remis na GKS-ie Katowice wstydu nie przynosi. Tutaj wiele zespołów przegrało mocniejszych, także to jest duży wyczyn. Przed meczem na pewno by przyjęli ten remis ciemno. Ale jeszcze GKS próbuje zmienić sytuację w tym spotkaniu, rozstrzygnąć je na swoją korzyść. Sanocki, kapitalne zagranie i gol! Gol! Ruszyła cała ławka rezerwowych GKS-u cieszyć się z tej bramki Filipa Kozłowskiego. 2-1 GKS prowadzi z Motorem i chyba tego prowadzenia już z rąk nie wypuści.
No, wzorcowa akcja GKS-u, no to co cały czas podkreślałem, oni fantastycznie rzeczywiście tymi bocznymi sektorami grają. Ale świetnie Krystian Sanocki zrobił przewagę na skrzydle, zagrał idealnie pomiędzy bramkarza a obrońców i Filip Kozłowski zamyka tę akcję, trafiając na 2-1. Co jest najważniejsze, że jest dogranie, ale co najmniej jeden, dwóch zawodników na światło bramki nabiega. To jest wyuczone, to cały czas GKS preferuje. Szkoda, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi, szkoda mi zespołu Motoru, bo tutaj chwała GKS-owi za tą prawdopodobnie zwycięską bramkę. Natomiast szkoda mi Motoru, bo teraz muszą się rzucić wabank i walczyć jeszcze o uratowanie remisu. Ale rzeczywiście występują dzisiaj bardzo dobrze i prezentują się solidnie piłkarze Motoru, także... A Sanocki w drugim kolejnym meczu bohaterem Katowic, jeżeli tak to się zakończy, bo jeszcze szansa dla Motoru, strzał obok słupka bramki Mrozka. Żałują goście, cieszą się gospodarze, bo wyszarpali zwycięstwo w ostatnich minutach tego meczu. GKS Katowice pokonuje Motor Lublin 2-1.